Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, przeanalizuję partię, e, którą rozegrałem w internecie z arcymistrzem szachowym z Azerbejdżanu e, Dlaczego akurat tę partię? Dlatego, że grałem ją w title Tuesday Tempo, gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika No i do Azerów mam e, niesamowitego pecha, szczególnie do silnych azerskich szachistów e, typu właśnie arcymistrz no i bardzo się z nimi niewygodnie gra. Muszę przyznać, że grają bardzo solidnie, ale w tym wypadku pokażę wam, że arcymist również popełnia błędy. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że partia blicowa jest na pewno w dużej mierze. O, owiana błędami w szachach, ale y, mimo wszystko arcymistrz y, według mnie powinien wykazywać się troszeczkę silniejszym stylem gry. Aczkolwiek y, może za dużo nie zdradzajmy, bo ka z każdym można wygrać, z każdym można przegrać. Y, nie oceniajmy, y, każdy może mieć słabszy dzień i tak dalej. Rankingi, które tutaj widzicie, to są rankingi czeskomowe. To nie są, to nie jest mój prawdziwy ranking widowski. To są rankingi czeskomowe. Y, no i y, zdjęcie tutaj mojego przeciwnika jest również. Wzięte z platformy czeską. Nie, jest to oczywiście pewnie jego zdjęcie. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Zagrałem d4, mój przeciwnik odpowiedział d5, c4, e6, skoczek na c3, gambit hetmański, ale po c6 mamy tutaj półsłowiankę, słowiankę, skoczek f3. No i tutaj wybił mi czarny tego pionka. Jest to normalne zagranie. Czarne decydują się na wzięcie piona z opcją podparcia go przez, poprzez ruch B5, dlatego też ten C6 był ruch potrzebny. No i cóż, prawie się na to godzę, zagrywam sobie A4, nie pozwalam zagrać B5, ale niestety czarne mają tutaj odpowiedź goniec B4. Wiąże mi tu króla no i może spróbować zagrać ten ruch B5. Ja te pozycje bardzo lubię, ale przyznam się szczerze, że nie, gr nie gram ich tak jak teraz zauważycie, nie gram ich dobrze do końca. Co też jest może moją małą domeną, dlatego że lubię czasem dostać trochę gorszą pozycję, ale swoją pozycję. Czasem, e, znaczy w większości przypadków, pewnie dostanę baty z silniejszymi zawodnikami, ale ze słabszymi zawodnikami mam szansę. E, zaraz powiem o co chodzi gdzie te błędy były. Zagrałem tutaj posunięcie E3. E, ruch spokojniejszy. Posunięcie B, B5, przepraszam. Nie chciałem od razu wybijać, otwierać tu diagonali, dlatego goniec D2 i zmusiłem prze przeciwnika do tego, aby mi wybił skoczka, bo jak e, by nie wybił skoczka, oczywiście e, bicie skoczka teraz. E, jest możliwe, nawet trzeba by było chyba to zagrać, ale też jest możliwe zagranie gońcem na B7. I teraz, no właśnie, to jest pewna różnica, bo chodzi o to, że jak zbije mi tutaj goniec, no to ja mogę zbić skoczkiem i ten pionek się trzyma i można zagrać skoczek F6 i grać normalnie w szachy z pionem więcej, jeśli chodzi o czarne. A przeciwnik zagrał goniec B7, co niestety nie, czego niestety nie wykorzystałem, bo należało przede wszystkim, moi drodzy, zbić na B5. Goniec by wybił, goniec by wybił e, ruch B5 i D5, moi drodzy. Tak powinienem zagrać tutaj, atakować od razu e, tego pionka G7 i na przykład po skoczek F6, po wybiciu, po wymianach wszelakich, e, można wybić, ale skoczek D4, zobaczcie, jak ładnie to jest atakowane. E, no i gram, tu mas, to jest przewaga białych w ogóle. Przewaga białych. No trudno, że tak nie zagrałem. Oczywiście po Roszadzie, na przykład, zamiast bicia, po Roszadzie, tutaj można, no nie wiem, zagrać zwyczajne skoczek D4, można goniec E2, można też wybić z szachem, oczywiście. Chodzi głównie o rozwój, można też walnąć na E6, zepsuć mu piony, ale ta pozycja już jest grywalna. To już, to, to już jest jakaś przewaga. Niestety ja tak nie pograłem. Moi drodzy. Po tym ruchu zbiłem, pogoniec B7, zbiłem na A5. Goniec wybił, ja zbiłem właśnie pionkiem. Co bicie gońcem jest tym samym wariantem, bo bicie tu i D5. No właśnie, teraz już będę wiedział, że gońcem warto y, y, zabić, jeżeli nie ma jeszcze tego skoczka na f6. Szczegóły są bardzo ważne w debiucie. Zbiłem pionkiem y, i zbicie pionkiem. Poszedłem na tę pozycję, dlatego że często je ugrywałem, jak się okazuje, trochę błędnie, bo czarne mają tu dobrą grę. No i zagrałem hetman b1. Bardzo ten ruch mi się podobał, dlatego że atakuje pionka, a po na przykład takim zagraniu e, istnieje czasem możliwość bicia na c4. Oczywiście fajnie by było, jakby tak poszło. Ale niestety w tym wypadku jak zbiję na C4 jest bicie na F3 i tu się mogę pożegnać z figurą. Niestety w tym momencie. Dlatego też bardzo trzeba uważać. I moi drodzy, właśnie zagrałem skoczek na E5 z taką myślą, żeby tu zbić na C4. I co się okazuje? Mój przeciwnik zagrywa skoczek D7. I to jest właśnie błąd mojego przeciwnika, no oczywiście hetman c7 tutaj jest dobrym ruchem, żeby bronić na przykład gońca i czarne mają świetną pozycję z pionkiem więcej. Skoczek d7, pułapka się udała, oczywiście wybiłem na c4, zdziwiony, że skoczek d7 został zagrany. No jak będzie wybicie, to już historia jest znana, zbijamy gońca i tutaj skoczek zagrał na f6. Najmocniej, przepraszam, nie tutaj, no bo bym dał widełki. Skoczek z D na E6 oczywiście i skoczek zagram na A5. Okazuje się, że teraz zagrywam całkiem dobre ruchy, według silnika dosyć prawidłowe. Para gońców, przepraszam, para gońców, tak, tutaj goniec zagrał na 4 I no, już wspomniałem para gońców, i mam możliwość spokojnie zrobienia Spokojnie zrobienia roszadę tutaj przyblokowałem pionki, w pionach jest porówno. Przewaga białych jest ewidentna. Zagrałem Hetmanem na B2. Tak też podpowiada silnik, z czego jestem wielce dumny i zadowolony. Skoczek E7 i F3. Od razu odpędzam gońca. Goniec zauważcie, że poruszył się na, na pole G6. Troszkę się wyłączył z gry, bo zaraz dostanie E4. Ale postanowiłem zagrać gońcem na E2. No i teraz tak. Logiczne posunięcie nie wypuszcza to przewagi, bo chce zrobić roszadę. Ale okazuje się, że znowu miałem le lepsze zagranie. Otóż skoczek B7, moi drodzy od razu atakujemy hetmana z konkretnymi groźbami. I teraz tak. Jeżeli zagrobi na przykład hetman B8, to skoczek na C5 stoi dobrze i atakuje stępem kolejnego piona. Zobaczcie, że goniec męczy B5, skoczek męczy A6, wieża męczy A6, hetman męczy B5. Zdaję sobie sprawę, że na krótkim czasie nie zawsze dokładnie jesteśmy w stanie zagrać, no ale taki ruch szkoda było wypuścić. Następnym razem po prostu z zimną krwią trzeba tutaj arcymistrza atakować. Ale po tym ruchu jeszcze jest Hetman B6 i okazuje się, że wchodzi bardzo fajne zagranie. Może macie ochotę zobaczyć, pomyśleć, co byście zagrali. Zatrzymajcie sobie film. A ja już pokazuję. Trzeba troszkę policzyć było. Oczywiście na tym czasie to jest troszkę trudniejsze. No zależy, głównie chodzi o to, żeby grać praktyczne posunięcia w takich partiach. A jak ktoś jest kozakiem, to zawsze zagra pięknie i taktycznie dobrze. Tutaj oczywiście bicie na b5. Koniec jest nietykalne, bo wieża wisi. Dlatego poskoczek na przykład c6 można wybić tutaj na C6, i po wybiciu skoczek, na przykład na A5, stoi tutaj bardzo dobrze. Pionek więcej, zwyczajnie pionek więcej u białych, i nadal atak z na Hetmana. Kilka ruchów cofniemy. Może tu być też zagrane Król F8, i po tym posunięciu, właśnie troszkę trudniejsza opcja dla białych. Jedyny ruch dobry to jest skoczek C5, żeby napierać na piona, i okazuje się, że powierza B8. Mogę zbić zwyczajnie wieżą na a6 i e, już jest goniec teoretycznie broniony, bo po wybiciu, moi drodzy, tutaj grozi, trzeba uważać, ale mamy wtrącenie. Wieża a8, skoczek, skoczek na e8 nie może, bo dostanie skoczek d7, zobaczcie e, i tutaj e, pięknie wygrywam, e, daje mata. A dlatego też skoczek na c8 musiałby zagrać e, i w tym momencie skoczek e8 na przykład. No i ten ruch już nie działa, bo jest król E7. No i teraz bym na przykład zagrał królem na E2. Dwa pionki więcej, pozycja jest totalnie wygrana. Totalnie, wielka inicjatywa. No tak mogłoby być, tak nie było. Zagrałem gońcem na E2 i w tym momencie przeciwnik zrobił roszadę, ja zroszowałem, schowałem króla. Byłem bardzo zadowolony z tej pozycji, zdawałem sobie sprawę podczas partii, że to jest dobra pozycja. Spokojnie, Krzysztof, graj te partie, tak powiedzmy. No, bezpiecznie i żeby niczego nie podstawić, skoczek z F na D5 i zagrałem od razu E4. Ten skoczek wrócił na B6. Tutaj wszystko teoretycznie zbronione. No może A4 nie jest zbronione. Goniec zagrał na E3. Postawiłem gońca bardziej w centrum, zejść troszeczkę z tej, powiedzmy takiej no, linii, gdzie tam jakiś przełom może nastąpić. No, Goniec zawsze na E3 według mnie wygląda lepiej i jest lepszy. Tutaj. Hetman C7 nastąpiło wieża z F na C1. Powiem wam, że cały czas zagrywam całkiem dobre ruchy według silnika, z czego jestem zadowolony. Wieża z F na B8 zostało zagrane Hetman A2 i skoczek zagrał na A4. Tego ruchu kompletnie nie doceniłem i nie widziałem, szczerze mówiąc. No ale na szczęście w tym momencie, bo zobaczcie, skoczek atakuje mi tu pionka. I Hetman atakuje mi tu skoczka. Na szczęście w tym momencie zagrałem po, na długim, niedługim, ale jednak kilka sekund to trwało. No, na takim czasie to kilka sekund to jest jednak sporo. Znaczy kilkanaście może powiedzmy. E, dokładnie nie pamiętam, a zaraz, zaraz wam powiem. Dokładnie myślałem nad tym posunięciem 23 sekundy. Nad kolejnym ruchem e, zagranym przez e, białe. Moi drodzy, jaki to ruch? To jest skoczek C4. Okazuje się, że najlepsze posunięcie w partii, bo zasłaniam pionka, a po wybiciu, oczywiście, odbijam i te piony są do wzięcia. Lepsza pozycja białych. Zdecydowanie. No, właśnie. Skoczek C4 sobie stoi, no ale mój przeciwnik w tym momencie zagrał F6. Nie wiem, obawiał się może wejścia na E5, czego nie planowałem. Ja po prostu chciałem uciec skoczkiem. No, szachy są przewrotne, czasem, czasem przeciwnicy za nas myślą, to jest też fajne, ale też to jest dobry, dlatego że goniec łapie większą swobodę. Stara się bynajmniej. Zgrałem G3, żeby próbować tam w przyszłości tą, tę, tę wieżę łapać. No, goniec na F7 i Hetman A3 zszedłem od razu z tej diagonali żeby nie mieć problemów. Okazuje się, że to jest dobre. Cały czas posunięcie. Zauważcie, że cały czas skoczek podwisa. A jeżeli na przykład będzie bicie na C3, to zawsze hetmanem odbijam, pionek wybiję. Tu wymienię wszystko na C4 do końca. Tu zostanie słaby pionek na A6. Oczywiście wszystko jest porówno, ale para gońców rekompensuje tutaj jednak przewagę. Znaczy daje przewagę białym, mówiąc krótko. I byłem na to gotowy, spokojnie, nawet z arcymistrzem myślę, że spokojnie można by było realizować, no ale to wiecie, czas, czas. W tym momencie na zegarach mamy tak, przeciwnik ma minutę i sekundę, a ja mam minutę 24. Zostało zagrane E5 i skoczek na D6. Najlepsze posunięcie w danej pozycji B4. Bardzo ostre posunięcie, aczkolwiek nie najlepsze. Tutaj nie ma żadnej krzywdy, to jest tylko zabieg kosmetyczny, wymiana figury, wymiana figury. I D5. Nie mogę sobie pozwolić, żeby on mi rozbił te pionki w centrum. Absolutnie. Więc zagrałem D5. Zobaczcie, to jeszcze tego gońca zamyka, skoczka zamyka. Gońce mają piękny prześwit na diagonalach. Wieże, wieże i Hetman są w gotowości. Czasem takiego ruchu się obawiamy, że, że jakieś widełki tu powstaną, ale zawsze wieżą bronimy, na przykład wieża B1 i pionem zasuwamy dalej. Dlatego też goniec zagrał na E8, Hetman A5 i została tutaj uskuteczniona, wymiana na C3, Hetman zbił na C3, goniec B5, moi drodzy. Próbuję tutaj czarny wymienić tego teoretycznie słabszego gońca. Ja tu wtrąciłem goniec C5. Na zegarach teraz, moi drodzy, ja mam 39 sekund. Przeciwnik ma 9, no niecałe 10 sekund. Więc przeciwnik gra już teraz na sekundach i jest to dla niego na pewno trudne zadanie, żeby grać na sekundach te pozycje. Nie zazdroszczę. Ja tu mam większą swobodę. Hetman zagrał na D7. No i cóż, można było wiele kombinować. Można było zagrać na przykład goniec C4 z planem D6. No, ale wymieniłem, wymieniłem szybciutko wieża B5. Stwierdziłem, że uproszczę pozycję, będzie mi łatwiej grać, ale wróciłem też gońcem na F2. I to jest całkiem dobre cały czas zagranie. Zobaczcie, pionki stoją na białych polach, goniec między nimi dobrze tutaj sobie radzi. Wolna linia, jakaś opcja wymiany, może Hetmanów, złapanie. Tutaj jakiejś powiedzmy przestrzeni przewagi i pionek D6 mógłby zasuwać. Znaczy pionek D5 w tym wypadku. Skoczek zagrał na G6, moi drodzy. No i tak, on ma 6 sekund, ja mam 37 7 sekund. No i nie znalazłem tutaj jakiejś opcji, żeby próbować przeciwnika udusić, powiedzmy kolokwialnie. E, można jakiś Hetman D3 próbować grać, może, może Hetman C6. Ja zagram Hetman C7 z próbą wymiany. Przeciwnik nie wymienił, zagrał skoczkiem. Ja wymieniłem, bo bez Hetmanów jakoś czuję się troszkę lepiej. Ta pozycja jest zdecydowanie lepsza dla białych nadal. I zagrałem wieżą na C7 za takim na skoczka. Skoczek wrócił i wieża A2. Może taki ruch niepotrzebny, ale zagrałem po to, tutaj pamiętam dokładnie, żeby królem zagrać na G2 i jak odejdzie gdzieś tam Goniec sobie aktywnie, to nie mam żadnego szacha. No tak, asekuracyjnie tutaj sobie zagrałem. W tym momencie mój przeciwnik ma 4 sekundy, ja mam 33 sekundy. Zostało zagrane A5, król G2, tak stwierdziłem spokojnie, poszło A4. No widzicie, ten jednak pionek zasuwa, ale on tutaj nie dojdzie do pola przemiany, nie ma takiej możliwości, ja to zawsze zatrzymam wieżami, poprzestanę ruch wieża A, na przykład A4 gońcem c4, przepraszam, wieża c4, goniec c5 tu zawsze mogę bronić. I właśnie teraz zagrałem gońcem na c5. No cóż, mogłem zagrać wieża c4 i powierza na przykład na a5, bo zobaczcie, jak zagra tutaj, to ja zawsze go mogę pomęczyć gońcem na c5. Oczywiście tutaj wieża c3 teraz jest dokładniejsze zdecydowanie, i goniec na c5 potrójnie będę atakował piona, mam szansę tego pionka zdjąć. No dlatego też na przykład po takim ruchu, no można by było zagra zagrać wieża E3, przytrzymać tego piona i mieć taki plan, żeby tym królem przemaszerować do centrum. To się łatwo analizuje, gorzej się gra na żywo, moi drodzy, trudniej się gra na żywo. Zegrałem gońcem na C5 i mój przeciwnik zagrał skoczkiem na G6. H4, tak się zawsze przyda, że król tu ucieka w razie czego i tak roz rozpędzam się tutaj, żeby atakować skoczka. H5 i moi drodzy zagrałem D6. D6 nie jest najlepszym ruchem. Tu e, trzeba było próbować e, jakiś wymian, może goniec A7, żeby próbować zdjąć pionka. Oczywiście to się też łatwo mówi, nie śpieszyć się z pionkiem. Pra, y, prawdopodobnie na pewno nie można tu się śpieszyć z pionkiem, ale zagrałem D6. No i e, mojemu przeciwnikowi e, spadł czas w tym momencie, z czego się no, ucieszyłem mimo wszystko, ale ta pozycja już jest remisowa. Dlaczego? Bo na przykład po tym ruchu tu się bronimy e, i na przykład goniec A3. Nie wiadomo jak grać. Wieża B3, tu zaraz wieża wejdzie na D3. E, powiedzmy król F2, a jeżeli na przykład zagram D7, to wieża D8, i się nic e, tutaj złego nie dzieje. Wieża C8 na przykład, e, oczywiście bić nie można, bo tu leci, więc wieża by musiała wrócić. No i nie ma za dużego wyboru. Tutaj ten pionek jest bardzo atakowany, więc należałoby pewnie wszystko wybić dla bezpieczeństwa, wybić wieża D8. I na przykład, jak bronię, to król 7 tego pionami zdejmuje. To pozycja stremisowa totalnie. Tak mogłoby być oczywiście. Ale czas też jest elementem gry. Jak przeciwnikowi spadł czas na dodawanym tempie, to no już nie moja wina, moi drodzy, ale mimo wszystko cieszę się, że rozegrałem dobrą partię. Debiut trochę gorzej, ale potem wyszło w grze środkowej lepiej. Arcymicz za burtą, z tego się cieszymy. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę zdrowia. Trzymajcie się. Cześć!